Tego nikt nie przeszedł. Odciągnij Dana od bratu! Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! Moja noga! Nogę rozgrywało. Będzie dobrze, Dan. Wyjdzie z tego, chłopie. Zabierzemy cię. Tak, paliwo! Wiem, wiem! Tak! Rekę usłaniaj! No już, wysiadaj, szybko! Wsiadaj! Proszę, pozwólcie, pomogę, błagam. Nie, zabieraj się stąd! Uciekaj stąd! Rekę, daj mi nóż! No i po co się wrzańcie? Zgniemy nogę! Czyliby co? Rekę, chodź tu! No już, idź, Rekę, ja zostanę, idź! No nie. Jak po trzasku, żeby przeżyć, musi odbić sobie łapę. Dawaj! Kość jest zmiażdżona, tylko tkanka i mundur nie trzymają. Ja nie patrz. A już dawaj, dni! Nie żyje? Żyje. Stracił przytomność. Gdzie się na tym znać? Gdzie się medykiem ba? No, bo ty chodzi się kości! Uwaga! Padnij! Padnij! Cześć wam, ja jestem Paweł. Dzisiaj odcinek, kolejny odcinek Battlefielda 4. Wow. Musicie nas stąd zabrać. Prędy. Jak zrozumiałeś? Grabarze, forteca was śledzi. Zapasowa ewakuacja w drodze. Punkt zborny, 3 km na zachód. Przyjąłem forteca. To gdzie ten helikopter? Szukam. Cholera, moja noga. Co on mnie zabije? Dan, oddychaj. Będzie dobrze. Odstawimy cię do domu. Będzie dobrze. Jeśli potwierdzą się dane o admirale Czarzy i Rosjanach, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Tixi. Trzymaj się, Dan. Gazurek, Dan traci przytomność. Mach, co jest? Tracił za dużo krwi, szybciej. Super. Rewelacja, kontratuję. O kurde. Możesz go skupić? Raczej kurwa niemożliwe. Dan tu umiera. Gdzie ten jebaniec? Gdzie on jest? Gdzie on zniknął? Tam, widzę go! Przygotować się! Szybciej! O, uwrachował. Gazu, cholera! Zmierza się! O kurwa! Nie! Rozwad ich pojebu! O, fuck! Tak. Grabarze przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Dan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna pan swoje rozkazy, kapitanie? Tak jest! Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. Dobra, dostaliśmy się już z pojazdu. Pierdolony stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zabito Jinxie. Co to za gość? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego Jinxie. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu. Całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna.
Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów całych i zdrowych z GU Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował agent CIA Laszlo Kovik. Nie możecie używać broni, chyba że w ostateczności. Wrecker, sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego. Obym nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów, chłopaki. Oby z wozem nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Grafika jest niesamowita. Nie, jeszcze... Jestem w szoku po prostu. Co niby mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, Wrecker? Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Widzę. Skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Same Chińczyki, a on murzy. Musi przerobić. Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, okay, w lewo. Tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? O ilu VIP-ach wspominał Garrison? Dwóch plus Kovik? Hej! Luz, luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo! Kurwa, okej. Musimy zostawić Vana. Dajemy z buta. Dobra, chodź, Wrecker. Chyba jesteśmy bez broni. Tak? Zobaczmy, co mamy. Bardzo fajna sprawa, nawet kałuża reaguje na wiatr. Albo ja mam takie wrażenie. Zapraszam. To co, jak to zrobimy? W tamtą stronę można na piechtę. Ale z kłami to już inna sprawa. Spoko, pan. Dostarczymy ich na martwie, to już moja praca. Na górę. Tamtą będziemy mogli zobaczyć. To śmigło nie wróży dobrze. Kuźwa! Co to ma być? Nic specjalnego, który nam nie wspomina. Musimy się tam dostać. Ciekawe jak. Tu tą stronę. Cię spokojnie. Spróbujemy. Schodzę czy nie schodzę? Tak, schodzę. Co chwilę jest zapis stanu gry. Nie wiem zupełnie dlaczego. To w sumie wszystko mogło. Trzeba powiadomić Valkyrie. Forteca, tu grabarz 4, zgłoście się, odbiór. Tu forteca, mówcie. Uwaga, melduje. Chińscy żołnierze wokół punktu docelowego. Chwila. Wyglądają na specjalców, dokładna liczba nieznana. Przyjąłem. Kontynuujcie misję i wydostańcie ich stamtąd. Bez odbioru. Zrozumiano. Bez odbioru. Co, ty się głównym wejściem tam wejść? O.
czarnoskóry kolega bardzo się wtapia, nie? Jasne. W tym plecaczku mnie nosiłeś karabinek. Trzy karabinki. Okej. Jazda do hotelu. Nie widzę go. VIP-y są na ostatnim piętrze. Wybiorę Skybar. To by pasowało. Skybar zawsze jest na dachu. Serio, zadzwoń do żony Dana. Tak. No to znaczy bossu. Nie to piętro, nie to piętro! W mordę. Chyba rozpętaliśmy wojnę z Chinami. Ta droga jest spalona. Dałeś dupy. Po prostu dałeś dupy. Nie. Stury. Musimy uważać i przeżyć. Chodźmy po tych pieprzonych przybów. Aj, drzek. Patrz. Na co oni się szykowali? Dobra, tu jest inna broń do wyboru teraz, tak? Czyli zobaczmy, co my tu mamy. Mamy... Skara, mamy ten... Dobra, niech będzie tak jest. Co jest? Dlaczego się szykowali? Co, idziemy gdzieś, czy nie? Czy stoicie tak? Ja muszę przyjąć inicjatywę, bo widzę, że oni naprawdę nic nie potrafią. Fuck! Ktoś tam jest. Na schodach idą? Cholera, jasne. Co? Z ścigami, czy jak? Wyjrzyj. Jeden tutaj. Można go po cichu zdjąć. Chyba. Można. Konnichiwa! Tam jest ich zbyt dużo. Jest tu przejście. Spróbujmy tędy. Przydałby się tłumik, ale cholera, nie dali naprawdę. Sna. Nie lubię takich skradanek. Gaz? Pogięło ich? Chyba mnie zauważyli. Chyba tak. Co, już tam lecicie? Super. Uwaga na balkon! Zajął się. Jeden leży. Cholera, jasna, grana. Co oni mają, całą fabrykę granatów? Bez jaj. Nasz, nie nasz. Fuck. Dobra, patrz to, na górę. Leć, 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 leć. No idą, idą. Zero amunicji.
ale spluwa. Ładuj, kurwa, macie, ja pierdolę. Nie. Granat. Dobra, wykończyliśmy chyba wszystkich. Chyba? Nie mogę zmienić broni? Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Zobaczmy sobie, co mamy. Claymore. Przydadzą się. Już, chwila, moment. Gdzie oni są? A, u góry. Stary śmigłowiec tam jest, nie? No rzeźnie. Niedobrze. To jest szkło, czy nie? Byś to rozwal. Leci na dach! Rek, przygotuj się, pilnuj okiem! Rek, wziąłeś parę tych min? No wziąłeś, wziąłeś, cholera jasna, wziąłeś. Chyba tutaj walniemy. Na pożycie! Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Szybciej, nie? Dobra. Jest. Koniec! Czysto! Chodźcie, chłopaki, gotowe! Dobra. Bułka z masłem. Ta, bułka z masłem. Te szklane drzwi, że się otwiera pół godziny. Powinna to być klatka. Jest. No jest. Czyli Szrek? Szrek? Co on powiedział? Którędy na dół, do góry? Zdecydujcie się. Jest kamerka. Jesteś pierwsze piętro. Gotowi? Nie. Jasne, jasne. To nasze piętro. Czysto. Teraz jakieś drzwi otworzą. Wszystko. Przeczesujących budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jak jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę. Właśnie. Są mi VIP, okej. Chodź, Rekker. Gdzie jest Van? Van?
Ulica odpada, tam jest pełno chińskiego wojska. No to po prostu zajebiście. Kim są te VIP-y? To bardzo ważni ludzie. Ważna kobieta i jej ważny mąż. Mamy ich stąd wydostać. Tyle wam wystarczy, żołnierzu. Jestem Hana, a to jest mój mąż. Dzięki za pomoc. Proszę pana, za chwilę, przepraszam. Zna pan nasz język? Jest pan ranny? Może pan iść? Mój mąż jest ranny. Musi odpoczywać. Odmawiam żadnego odpoczynku. Na dachu widziałem śmigła, musimy pryskać. Pójdziemy w górę. Co? Umiem latać. Pożyczymy helikopter. Taki jest plan, bez dyskusji. Helikopter? Chyba, że macie inne pomysły, sierżancie. No nie, kraść nie będziemy. Oczywiście. Potrzebny jest lekarz i to szybko. Tyle przemocy. Czym to się skończy, sierżancie? Nie tak to sobie... Dziękuję, sierżancie. Jestem wam wdzięczna za pomoc. Jazda. Już. Ruchy. Ruchy! Raz, gotowy. Raz. Nisko, trzymamy się razem. Chodź, Ureke. Idę, idę. Jak to nie wypali, mamy przesrane. Jak wypali, to będzie po nas. Za późno na żal. Co znowu? Pójdziecie przodem. Ja zabezpieczę tył. Przepraszam, proszę tu zaczekać. Dobra, na górę. Sierżant Rekler, zabezpieczcie śmigłowiec. Cisza przed burzą. Pewnie tam jest całe wojsko razem z czołgiem. O, w dupę. A nie, manekiny, tu jest jeden. Chyba go zdejmę. Chyba dam radę. A, surprise. Zastanawiam się, czy nie zrobi się rozpierdolę po prostu. Od góry mielibyśmy naprawdę fajne pole ostrzału. Widzą mnie, cofaj. A! Kurczę, to był zły pomysł, muszę się wycofać tutaj. Dobra. Walcie w nich, tyle. Nie już wszystkich. Cholera. Wychyl się, wychyl! Helikopter Rekę! Zabezpiecz to! Dobra, wygląda, że zabezpieczone. Helikopter bezpieczny! I wprawdzić Rekę! Chcesz się wsiadać! Dalej! O ty grubasie tu! Tempo! Wsiadać!